Mamy to. Siemanko YouTube, witam serdecznie w kolejnym materiale. Z tej strony Maciek i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jaki sprzęt posiadam ja i przy okazji chciałbym trochę przetransformować ten materiał w to, jakiego sprzętu będziecie potrzebowali wy do swoich treningów, jeżeli jesteście na przykład osobami początkującymi albo jesteście gdzieś tam na większym poziomie zaawansowania i chcielibyście przenieść swoje treningi przykładowo do domu na okres zimowy. Myślę, że to jest taki materiał akurat na czasie. Więc pierwsze, co od razu wam powiem, żebyście zrobili przed przystąpieniem do materiału, żeby nie owijać bawełnę, like, sub, komentarz, udostępnienie. Na pewno komuś się przyda. Pomyślcie o swoich znajomych, którzy na przykład zaczynają przygodę z treningami, no i ich takim warunkiem numer jeden jest to, że muszą trenować w domu. Wtedy ten sprzęt jest niezbędny. Pokażę wam dzisiaj, jaki sprzęt właśnie będzie takim must have'em, jeżeli chodzi o treningi do domu. Mamy sprzęt, który jest jakiś giga potrzebny, mamy sprzęt, który jest mniej potrzebny, ale przydatny. Dzisiaj się dowiecie wszystkiego, z czego ja korzystałem na przestrzeni swojej kariery Steel Workout i z czego korzystam w sumie dalej. Lecimy z tematem. Dobra, może zacznijmy sobie od najbardziej podstawowego sprzętu, jeżeli chodzi o cały ekwipunek Steel Workout. No i będzie to zdecydowanie drążek. Bez drążka tak naprawdę nie będziemy w stanie przetrenować odpowiednio pewnej grupy mięśniowej, jaką są plecy. Dobrze wiemy, że nie ma nic lepszego na mięśnie grzbietu jak podciągnięcia nachwytem, podchwytem, jakikolwiek rodzaj podciągnięć. To jest po prostu mistrzostwo, jeżeli chodzi o te partie. I teraz, jeżeli chodzi o przedziały cenowe, no to nie szukajcie drążków z nie wiadomo jak wysokiej półki cenowej, bo tak naprawdę trochę tych drążków kupiłem na przestrzeni całej swojej przygody z kalisteniką. I wiem, że nie zawsze drogi znaczy dobry. Więc tak naprawdę podstawowy drążek rozporowy, czy stacjonarny, czy gdzieś tam przenośny drążek składany. Mam taki właśnie z Cali Athletics, teraz macie gdzieś do niego link. Ale on jest niezłożony, niestety nie miałem kiedy, więc on tam jest. Tutaj mam jeszcze jedne poręcze z Cali Athletics, one też są niezłożone. Dużo tego sprzętu mam, ale tak naprawdę jakikolwiek drążek będzie dobry, byle byście go mieli. Od razu mówię, że większość z tych sprzętów jest oczywiście marki Cali Athletics, czyli mojego sponsora. Od razu wpadajcie sobie na ich stronę, tam z kodem Maciek10 macie zniżkę 10% na cały ten sprzęt, który dzisiaj pokażę, ale też odzież i wszelkie produkty, które znajdziecie właśnie na stronie CaliAthletics.pl. Także tam wpadajcie. A my sobie lecimy z kolejną rzeczą i moim zdaniem powinny być to gumy oporowe. To jest bardziej akcesorium, ale bardzo przydatne, szczególnie dla osób początkujących, bo jeżeli chcecie sobie progresować w danym ćwiczeniu, przykładowo podciągnięcie, jeżeli już macie drążek, no to taka guma oporowa by się przydała. Wiadomo, oprócz negatywów warto utrwalać pewien wzorzec ruchowy. No i dzięki gumom oporowym na pewno to będziecie w stanie zdobyć. Już wam pokażę, jaką ja posiadam. Osobiście na przestrzeni roku zostawiłem na siłowni lub zgubiłem około 6-7 gum oporowych, więc uważajcie na to, jeżeli chodzicie po siłowniach, no to zawsze chowajcie sobie te gumy. Została mi jedynie taka guma oporowa, ona jest cieniutka, nie wiem ile ona odciąża, pewnie z 5-8 kg, coś takiego. Dla mnie jest wystarczająca, bo tak naprawdę traktowałem ją jako pomoc przy progresowaniu do fulla i nie potrzebowałem dużego odciążenia, raczej potrzebowałem sobie delikatnie ułatwić sytuację, więc to była dla mnie idealna guma. Ale jeżeli ktoś jest na mniejszym poziomie zaawansowania, no to będzie potrzebował więcej tego odciążenia. Zależy też pod co ćwiczę, jeżeli pod figurę, no to wiadomo, to jest coś świetnego. Kolejną rzeczą, kolejnym akcesorium do treningu, myślę, że podstawowym i myślę, że każdy powinien to posiadać, jest w sumie moje ulubione akcesorium ze wszystkich, totalnie i najbardziej przydatne. Mówię tutaj oczywiście o akcesoriach, nie o przedmiotach do trenowania. Wrapy. Tutaj mamy wrapy Cali Athletics, jestem wierny tym wrapom już bardzo długo, nawet przed rozpoczęciem współpracy z Cali posiadałem ich wrapy, więc genialna, genialna sprawa, tutaj bez konkurencji. Tak naprawdę, po co mam w ogóle te wrapy? Tak naprawdę my jako kalistenicy jesteśmy bardzo narażeni na kontuzję nadgarstków, szczególnie osoby, które gdzieś tam mają wywalone w rozgrzewkę. Wiem jak to jest, nie musicie mówić, że wy się rozgrzewacie 15 minut, bo są takie osoby, które tak nie robią. Więc no, zdarzają się osoby, które na przykład stosują metodę greasing the groove, smarowania gwintów, która nie zakłada raczej rozgrzewki na początku i zawsze gdzieś tam te greasing the groove stosuje się w randomowych częściach dnia, po prostu się podchodzi, robi się próbę. I te nadgarstki bez rozgrzania oczywiście są dużo, dużo mocniej obciążane, więc później takie wrapy, no to myślę, że to jest coś, co musicie mieć po prostu w swoim arsenale. Wrapy to jest przede wszystkim pozycja dla osób, które trenują elementy steel workout, no bo tak naprawdę one sprawiają najwięcej problemów, jeżeli chodzi o nadgarstki. Jeżeli my nie zmieniamy tego kąta jakoś bardzo trenując bazowo, no to ten nadgarstek jest dużo mniej narażony na jakiekolwiek kontuzje. Natomiast jeżeli przychodzą elementy typu dead planche, typu full planche chociażby, albo maltis na jakieś pronacji czy coś, no to to już jest lipa totalna. Więc polecam serdecznie wrapy Cali Athletics, różne kolory, mam jeszcze czerwone, nie będę wam pokazywał. Wszyscy wiedzą jak to działa, jak to wygląda. Jeżeli nie, jeżeli pierwszy raz się spotykacie z czymś takim, to naprawdę polecam nabyć coś bardzo przydatnego. Kolejne akcesorium, moi drodzy, magnezja.
wpłynie, tak naprawdę nieważne w jakiej postaci, magnezja jest potrzebna. Ja zawsze się śmieję do swoich znajomych, że jeżeli magnezja by nie istniała, ja po prostu bym nie trenował. I taka jest w sumie prawda. Tak, dzięki temu, dzięki tej magnezji mam plus kilka powtórzeń, jeżeli chodzi o podciągnięcia, bo ten zwiz na drążku też jest wtedy wydłużony, chwyt jest dużo lepszy. Magnezja w płynie ma taki plus, że jeżeli trenujecie w domu, bo mówimy tutaj w kontekście treningu w domu, ona wam tak nie pobrudzi, ona po prostu wam zaschnie na rękach, zostawiacie ją sobie i też troszeczkę dłużej wam wytrzyma w porównaniu do magnezji w kostce przykładowo. Chociaż ja, jeżeli trenuję przykładowo na zewnątrz, dynamikę jakąś czy coś, no to magnezja w kostce z reguły zawsze wlatuje i zawsze jakoś lepiej mi się na niej dynamę trenowało, ale bazówka, jeżeli chodzi o bazę, zwykłe standardowe podciągnięcia, magnezja w płynie nabywamy. Oh man. Nie założyłem mikro. Zapomniałem założyć mikro, ale kurde, może ta quality nie będzie zła. Dobra, już nie zakładam. Jak coś to piszcie, ale kurde, dawniej nagrywałem bez tego mikro, tu też jest dobre w miarę wygłuszenie, więc powinno być dobrze. Staram się sortować wszystkie te przedmioty w filmie od tych najbardziej podstawowych po gdzieś tam później te najmniej potrzebne dla osób początkujących, ale wraz z poziomem zaawansowania nasze zapotrzebowanie na sprzęt się zwiększa. Więc teraz może polećmy sobie z pasem obciążeniowym już dla osób, które potrzebują dokładać dodatkowego obciążenia. Pas obciążeniowy, oczywiście też w skali Athletics. I teraz tak, szczerze, mega zajebisty. Też posiadałem kilka pasów obciążeniowych w swoim życiu, wiele się zrywało, teraz jestem na bardzo fajnych obciążeniach, operuję bardzo fajnymi obciążeniami i ten pas mi wytrzymuje wszystko, także wielkie pozdrowienia dla Kali Athletics. No fajna robota z tym pasem, kurde, fajna robota. Polecam serdecznie, w pewnym momencie, jeżeli dochodzicie do takiego momentu, że potrzebujecie tego ciężaru dołożyć, na przykład ciężko już wam jest progresować, jest jakaś tam stagnacja, jeżeli chodzi o powtórzenia, albo chcecie tam objętość treningową troszeczkę inaczej sobie zwiększyć, no to właśnie ciężar, pas to jest coś świetnego. Może przychodzicie na street lifting, więc to jest bardzo ważne. W domu jak najbardziej, wiadomo, te drążki rozporowe nie mają może takiej siły udźwigu jak te drążki na siłowniach zewnętrznych, ale przejdzie, kurde, przejdzie. Ja się na tym swoim drążku rozporowym, który mam, podciągałem z kilka lat temu, no tam za 40 kg na podciągnięcia zakładałem, więc to wtedy był one rep, teraz to wstyd mieć takiego one repa. Oczywiście, że jest więcej, ale no, udźwignie sporo. Przed chwilą poruszałem wam temat rozgrzewki i mówiłem, że gdzieś tam wiele osób się nie rozgrzewa, stosując metody greasing the groove chociażby. No i rozgrzewka jest ogólnie sporym problemem. Ja sam widzę po osobach początkujących, że dużo, wielu z was, mówię tutaj stricte do początkujących, nie rozgrzewacie się po prostu. Dlatego z serdeczności tutaj macie świetną rzecz do rozgrzania się, do podniesienia temperatury ciała. Dla mnie must have na każdym treningu, używam skakanki na każdym treningu, też traktuję to jako zajawkę. Gdzieś tam nawet po prostu sobie randomowo wyjdę potrenować jakieś triki. To jest coś zajebistego, więc skakankę polecam serdecznie. Tak naprawdę bez łożysk, bez żadnych kombinacji skakanki najprostsze, najtańsze są najlepsze. Ta skakanka jest za 15 zł, dostaję ją za 15 zł, jeszcze ze zmienną tą gumką. Czego chcieć więcej, kurde? I ona mi już wytrzymuje, no nie wiem, z półtora roku chyba ją mam. Także skakanka, polecam serdecznie, tak samo fajnie możecie sobie popracować nad pliometrią, nad koordynacją, to dużo zmienia i dużo ułatwia w codziennym życiu później. Poręcz number one i poręcz number two to dla osób, które chcą gdzieś tam dipy sobie trzaskać. Poręcze te akurat są z Decathlona, także polecam serdecznie, mam je już około 5 lat, w sumie kupiłem je jakoś po roku przygody z kalistyniką. No, z rok ćwiczyłem w sumie bez jakiegoś tam specjalistycznego sprzętu. Później je zakupiłem i coś zajebistego, także polecam poręcze. No musicie je mieć, jeżeli chcecie robić dipy. Ileż można robić dipy na krzesłach, jeszcze jak przed chwilą pokazałem pas i chcecie coś doczepiać, no to już totalnie trzeba takie poręcze mieć. To prawda, na ugiętych kolankach, ale wszystko przejdzie. Dobra, myślę, że takie podstawowe rzeczy wam pokazałem. Teraz przejdźmy sobie do utrudniania ćwiczeń, do jakiejś tam kombinacji zmiany chwytów, zmiany przyrządów właśnie, przykładowo w pompkach. Ileż można robić pompki na ziemi. Warto w końcu nabyć paraletki. I przykładowo, moje ulubione paraletki to są te paraletki w skali Athletics. One mają trochę inny grip, bardziej przystosowujący się do kształtu naszej dłoni. I tak naprawdę na początku byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony, ale później, im częściej na nich testowałem sobie jakieś kombosy, im częściej właśnie trenowałem na nich, wiadomo, one są dosyć wysokie, więc do pompek raczej średnio, ale jeżeli chodzi o kombo, trenowanie figur i tak dalej, no to coś zajebistego. Serio. Serio, mega fajnie, jeżeli ktoś trenuje figury,
to też ten grip bardzo dobrze siedzi, jeżeli chodzi o stanie na rękach i one arm handstandy i tak dalej. To jest coś fajnego. Dla osób początkujących też by się przydały, ale tak jak mówię, bardziej, może nie wiem, do jakichś pompek szwedzkich na triceps. To coś takiego, ale wiadomo, zawsze można użyć krzesła. Już nie kombinujmy. Także to, jeżeli chodzi o wysokość tego produktu, o osadzenie tych paralelek, bardziej dla osób, które już chcą sobie wdrażać jakieś figury, próbować cięższych wariantów ćwiczeń. No i mam oczywiście jeszcze inne paraletki, troszeczkę bardziej uniwersalne. Tutaj już tak naprawdę wszyscy mogą z tego korzystać. Chcecie sobie zwiększyć zakres ruchu, jeżeli chodzi o pompki. Zapraszam serdecznie paraletki. Nie wiem, jesteście ograniczeni w mobilności, jeżeli chodzi o nadgarstek. Nie chcecie przeciążać tego nadgarstka trenując na ziemi. Bierzcie paraletki, automatycznie nadgarstek jest w jednym ustawieniu i nie ma żadnego problemu. Więc paralety. Coś zajebistego, już nie mówię o osobach, które trenują figury, no bo raczej to już macie. Co ja tu jeszcze mam, kurde? Kamizelkę mam. Kamizelka mi się mega przydała w tym roku, bo troszeczkę się przebranżowiłem, jeżeli chodzi o specyfikę treningu. Trenowałem bardziej właśnie streetliftingowo, bardziej siłowo, wytrzymałościowo. I kamizelka obciążeniowa przydała mi się ultra. Już wam pokazuję. 20 kg trzeba podnieść. Zobaczcie. Jest kamizelka. To jest akurat 20 kg, mam jeszcze wersję na sklepie 10. Więc jak chcecie, no to tam sobie nabywacie. Ale polecam giga, może ją odłożę, po co ją trzymam. Polecam giga, z doświadczenia wiem, że no jak trenujecie sami, no to nie macie jak sobie założyć tego obciążenia. Przeziębienie. Nie macie jak sobie założyć tego obciążenia na pompki. Chyba, że jakiegoś do plecaka, ale to jest już cięższe i dużo mniej wygodne. Tutaj macie kamizelkę, ona jest mega wygodna po założeniu na plecy. No mega dobrze się robi te pompki, mega wygodnie, wiadomo, że ciężar 20, więc tam możecie sobie skilować ilość powtórzeń właśnie na tych 20, możecie sobie zmniejszać obciążenie, wyciągać te obciążniki, tam one są po 2 kg, więc wszystko jest do skonfigurowania, ale kamizelka coś fajnego. I w sumie jeszcze pokażę wam taką jedną ciekawostkę ze sprzętu, to by było wszystko, ale taka jedna ciekawostka, jeden w sumie taki sprzęt dla fanatyków handstanda, jeżeli lubicie stać na rękach, chcecie sobie utrudniać grip, chcecie sobie utrudniać w ogóle życie, jeżeli o handstand chodzi. Już wam pokażę takie fajne handstand canesy, ostatnio dostałem. Tutaj macie takiego canesa. Także fajna sprawa, ja z doświadczenia wiem, że nad handstandem fajnie się pracuje, jeżeli mamy jakiś chwyt, którego nie mamy dopracowanego do perfekcji. I wtedy tak naprawdę przyzwyczajamy core do troszeczkę innych aktywacji. Uczymy się troszeczkę nowego balansu, tutaj całkowicie inaczej się balansuje, tak naprawdę jak dostałem ten sprzęt i testowałem sobie, no to mój handstand był gorszy o jakieś 50%, więc no jest to wymagające. Pokażę wam w sumie jeszcze jedną rzecz, to jest bardzo poboczna rzecz, totalnie nie musicie jej mieć, ale ciekawy temat, na pewno warto sobie zobaczyć. To są takie gripery, dzięki którym możecie sobie wzmocnić chwyt, możecie sobie wzmocnić przedramię. Tutaj mam akurat raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 rodzajów obciążeń, od najmniejszego do największego. Ten jest chyba najmniejszy, on się nazywa Baby, więc coś takiego, wiadomo, odpowiednią objętość treningową musicie zastosować, żeby jakiś progres był. Nie, ale no, to taki poboczny sprzęcik Gripzilla. Otrzymałem ostatnio taką paczuszkę. Tak to wygląda. Także to jest w sumie mój cały sprzęt, jaki posiadam. Na dole tam mam drążek. Co ja jeszcze mam? To mi w sumie wystarczy. To są takie must have'y, bez których ja w domu treningu bym nie zrobił. Wszystko to, co wam pokazałem dzisiaj, jest w użytku. Używam tego trenując normalnie w domu. Nie trenuję w domu często, ale jeżeli się zdarzy, no to faktycznie używam tego. Szczególnie jak trenuję figury, no to te wszystkie paraletki i tak dalej, jeżeli siła wytrzymałość, no to kamizelki, pas obciążeniowy i tak dalej. Wiadomo, do tego trzeba mieć jeszcze obciążenie, ale wszystko da się zrobić. Także widzicie, że w domu z delikatną inwestycją, bez przesady, da się trenować. Tak naprawdę cały ten sprzęt, jaki wam pokazałem, warto dostosować pod siebie, pod swój własny poziom zaawansowania. Jeżeli jesteście osobami początkującymi, no to myślę, że wiecie mniej więcej, co jest dla was potrzebne, a co nie. Osoby bardziej zaawansowane też wiedzą. I to by było na tyle. Także dzisiaj krótko, ale treściwie, wydaje mi się. Tak naprawdę nie musicie inwestować w ten sprzęt. Pokazałem to, co ja mam, z czego ja korzystam. Ale na początku swojej przygody nie miałem żadnego sprzętu. I tak jestem żywym przykładem na to, że da się zrobić dobrą formę, nie posiadając żadnego sprzętu, bo tak naprawdę na przestrzeni tych pierwszego półtora roku treningów bez sprzętu i tak zrobiłem satysfakcjonującą dla większości osób formę i tyle. Dostawałem naprawdę dużo pytań na temat tego, jaki sprzęt do treningu w warunkach domowych byłby przydatny, więc to jest odpowiedź dla moich klientów czy dla osób, które tam pytały na Instagramie. Dzięki wam serdecznie za oglądanie. Bierzcie się do roboty, trenujcie ciężko, nawet w warunkach domowych da się zrobić faktycznie dobrą formę. Nie macie żadnych wymówek, jedynym ograniczeniem jest wasza głowa. Także ciśniemy, moi drodzy, dziękuję serdecznie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, siemanko.